Na cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a dziś Wam pokażę, jak sprawdzam nasiona pan w woreczkach, których uprawiam je metodą woreczką. Woreczką, masło maślane. Czyli tak, gdy dostanę nasiona pan, pierwsze co to je przeglądam, to je czyszczę. Po wyczyszczeniu moczę je. Moczę je w zależności od wielkości, od 24 godzin do 4 czy do 5 dni, jak tak bardzo duże nasiona. Po tym czasie daję je do woreczka. W woreczkach jest mieszanka włókna kokosowego i perlitu, w stosunku 2,5 części włókna na 1 część perlitu. Jest lekko wilgotna. Taki woreczek zamykam, daję na matę grzewczą. Na tą matę grzewczą ustawioną na 14 godzin, czyli działa na 14 godzin, 10 godzin jest przerwy i ja w ten sposób stymuluję w tym nasionom palm naturalny rytm dobowy. Nie wiem, czy to działa w przypadku wszystkich palm. Na pewno to sprawdziłem, działa w przypadku buty. Żeby je sprawdzić, co potrzebujemy, ja sobie okrywam stół, czym zawsze, bo nie ma rady, zawsze na brudze. Mam talerze, bo będę je wysypać na talerze i na talerzu je sprawdzam. Nie chcę robić na tej macie, ale jeśli w jednym z woreczków znajdę grzyba, musiałem to wszystko całe zmienić, bo wtedy bym zaraził inne woreczki, więc robię to na talerzach. Mam kubeczki, w których będę dolewać letnią wodę. Jeśli znajdę jakieś nasiona palm, nie wiem co i jak, co i ile znajdę. Żeby nie przeschły, nalewam troszkę wody, może te palmy, te nasionka wykiełkowane w wodzie do czasu, aż je wysadzę. Będę je wysadzał w kubeczkach po jogurcie, jako że one są głębokie. Mogę tu zmieścić kilka do kilkunastu nasion palm, w zależności od wielkości. Są głębokie, więc ten korzeń swobodnie może rosnąć. Nasiona palm mają dość głębokie korzenie, także pamiętajcie o tym. Mam jeszcze spray, jeśli któryś woreczek widzę, że przesycha, troszkę przygotowaną wodą je spryskuję. Nasiona palm, tak jak nasiona wszystkich roślin tropikalnych, mają bardzo krótki okres przydatności. Nasiona roślin rosnących w chłodnym klimacie wytrzymują zdecydowanie dłużej, jako że tu są przygotowane do zimy, także one muszą przezimować, muszą wytrzymać te kilka miesięcy przynajmniej w ziemi, zanim wykiełkują. Niektóre mogą wytrzymać nawet lata. Natomiast w tropikach czegoś takiego nie ma. Ta palma musi wykiełkować, czy palma, czy jakakolwiek roślina, musi wykiełkować najszybciej, jak to jest możliwe, gdy tylko się przydarzą sprzyjające warunki. Czyli one bardzo szybko obmierają. Dlatego jeśli dostaniecie palmy, nasiona palm, ważne, żeby były świeże i ważne, nie przetrzymujcie ich, od razu sadźcie. To jest taka moja rada. A więc tak, tutaj już wysypałem pierwszy woreczek, to jest Cytrinax campestris. Taka mała uwaga, ja te woreczki sprawdzam co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie i żeby nie mieć ich za dużo, to w jeden weekend sprawdzam połowę woreczków, w drugi weekend sprawdzam drugą połowę. Mam ja na tej macie grzewczej w 2 rzędach, także żeby to nie pomylić, żeby to nie namieszać. Nieważne, to jest pierwsze, to jest Cytrinax campestris, bardzo dekoracyjna palma, wytrzymała do minus 12 stopni, rosnąca w Argentynie. Taka ciekawostka, te palmy, nie wiem czy widzieliście ich kwiaty, one cudownie kwitną na żółty kolor. Ja to widziałem w Londynie, gdy tam mieszkałem i naprawdę robi to bardzo duże wrażenie. Poza tym ta palma kwitnie, bodajże i tak, ona kwitnie jesienią. Cytrinax kwitnie jesienią, te nasiona dojrzewają latem następnego roku i jest uwielbiana przez pszczoły. To jest bardzo miododajna palma, także jeśli chcecie mieć palmy i macie ule, tudzież macie trzmiele, naprawdę tą palmę polecam. Jeśli ubywacie z nasiona, troszkę na to poczekacie, to jest palma bardzo wolno rosnąca. Ale jak mówię, wytrzymuje do minus 12 stopni. Bardzo odporna palma. Tu już o proszę, ale okaz mi się odezwa. Mówię, te woreczki sprawdzałem 2 tygodnie temu. I proszę, przez 2 tygodnie tyle wyrosło. One kiełkują stosunkowo wcześniej, gdy są świeże. Kiedyś na samym początku zamówiłem z eBaya 10 nasion. Cytrinax campestris. I zgadnijcie co. Ani jedno mi nie wyrosło, a trzymamy chyba przez 2 lata. Te mam wysadzone w lipcu i już to będzie już druga doniczka pełna
Tritry Naxx, o tu jest kolejne Tritry Naxx, o widzę, że dzisiaj troszkę będę ich mieć. Mówię, palmy to niektóre kiełkują bardzo szybko, niektóre bardzo długo trzeba czekać. I zwykle one mają, są rozłożone w czasie, rzadko kiedy się zdarza, że wszystkie palmy, zdarzyło mi się chyba tylko przy Wagnerianusach i tam kilku innych palmach, że dużo na nas wykiełkowało tego samego, ten sam weekend. Zwykle to jest rozłożone w czasie. I po prostu teraz delikatnie, jak sprawdzacie, tak ja tutaj, bo nie chcecie sobie tych korzonków połamać. Tu widzę, właśnie, myślicie, że już nie ma nic, a tu proszę, ciągle jeszcze znajdujecie, czyli to będzie już raz, dwa, trzy, cztery. No jak no mówię, jak znajdziecie w ciągu 2 tygodni, jak znajdziecie cztery nasiona, to jest całkiem dobry wynik. W tamtym innym pojemniku mam już chyba ich 10, no to będę mieć już 14. Co z tym by to robić? Nie wiem, ja tu chcę mieć 2 albo 3, bo ta palma mi się wyjątkowo podoba, naprawdę to taka bardzo rustykalna, bardzo taki bardzo pierwotna palma swoją drogą, ale bardzo wytrzymała, wolnorocznie. I teraz tak, jak to będę ładować? Będę to robić łyżką, bo nie chcę, mówię, nie chcę tego wrzucać. Jeszcze dodatkowo zawsze sprawdzam, czy nie pominąłem czegoś. I delikatnie, pamiętajcie, delikatnie, bo jak bo coś, jeśli macie więcej tych nasion, to jak ja mam, bardzo łatwo przełożyć. Bardzo łatwo, a szkoda. Szkoda, bo to są skarby. Szczególnie teraz, mówię, okres, widzicie, za na dworze, połowa dnia, ciemno u nas już, szaro, buro, nieprzyjemnie. Na ogół no, nie chce się wychodzić, pada cały czas. Nasiona jakiekolwiek, to jest fajny projekt na zimę. Poza tym Tritry Naxx tutaj u mnie będzie się bardzo fajnie sprawdzał, bo mieszkam na wschodnim wybrzeżu Szkocji, zaledwie 6 km od morza i 2 km od rzeki Tay, która jest największą rzeką Szkocji, więc wieje tutaj u mnie nieprzyzwoicie. Dobra, pierwszy woreczek sprawdzony. Ja tam nie widziałem żadnej choroby grzybowej, także użyję tego samego talerza. Jeśli cokolwiek zobaczycie, od razu myjcie, gorąca woda. Co to jest? Rapidophyllum hystrix. To jest palma i głowa. Ja mam 2 gatunki. Jeden to jest ten klasyczny, tak tutaj. Drugi gatunek to mam odmianę Georgia. Palma i głowa jest najbardziej mrozoodporną z palm. Są udokumentowane przypadki, że wytrzymuje do minus 25 stopni w gruncie. I teraz tak, czy tu coś mamy? Ja nigdy nie wiem, to jest to, że to wysypujecie. Czasem możecie znaleźć kilkanaście. Jak robiłem Wagnerianusy, jednego dnia pamiętam, znalazłem chyba 20 parę tych nasion. O, jest. Jest pierwsze. I mówię, pamiętajcie, co gdzie macie. Jeśli nie jesteście ekspertami w dziedzinie, jeśli macie taki papier, po prostu opiszcie sobie na przykład, co gdzie macie, tudzież lepiej naklejkę, bo te palmy bardzo podobnie się wyglądają tam. Albo na przykład, jeśli macie kilka nasion, trochę karpusów, też polecam opisywać, bo nie rozpoznacie. I to jest palma i głowa, która właśnie wyrasta. To też jest dosyć wolno rosnąca palma, która ma dosyć potężne igły. Wytrzymuje dużo w ziemi, ale te igły są mimo wszystko bardzo, bardzo, to bardzo nieprzyjemne. I to chyba będzie już wszystko dzisiaj. Coś wam jeszcze zaraz pokażę. Przy palmie i głowie to się często zdarza.
Czasem się zdarza też przy karłatkach. Ale nudny film, co? Tak patrzy tam, co? Siedzi facet, grzebie palcem ziemi. No. I gada głupot jakiś. No, gada głupot, mówię. Ale to jest tak. Tutaj nie wiem, czy widzicie. To jest pleśń. Charakterystyczny zapach tej pleśni z tego nasionka. Jak widzicie, coś takie nalot, jakikolwiek nalot na nasionku. Od razu na bok. Z tego już nic nie będzie. Sprawdźcie, czy tu jeszcze czegoś nie macie. Więcej innych. Nie widzę. Inne są bardzo ładne. Ciągle jeszcze niczym nie pokryte. Brązowe. Także ja tu jeszcze zostawię. W tej ziemi też nic. Ta ziemia nie ma zapachu pleśni. Mówię, to się przy tej palmie bardzo często zdarza. Toś tego nie unikniecie, że nawet jak chcecie się do ziemi. Też próbowałem. Ten sam efekt. Część nasza po prostu gnije. Ja nie wiem, czy one są zapylone te kwiaty, czy nie, o co chodzi. Nie wiem. Tak samo tutaj delikatnie wsadzamy. Tego talerza i tej łyżki już nie użyję. One idą od razu do mycia. Bo. I tak. Część osób mówi, żeby moczyć nasiona palm przez kilka minut w roztworze do meskosa czy innego odkażalnika. Ja tego nie robię. W naturze one nie są moczone. Może nikt ich nie moczy. Tak samo w naturze gniją, jak tutaj. Więc jest tak. Ten talerz teraz od razu wyniosę. Na chwilę przerywam i za chwilę wracam z palce kolejne nasiona. Więc tak, jak znajdziecie jakieś zgniłe nasionko, mówię, u mnie mam ich tam około 50 tych palmi głowych, jedno zgniłe. To nie jest problem. To się zawsze zdarzy przy tej palmie. Ważne, że używajcie już od razu czystego talerza, czystej łyżki i porządnie umyjcie ręce. I wy nie chcecie przetransportować tej choroby na inne woreczki, tak? Dobra, co mam kolejne? Kolejne jest, karłatka. Karłatka, ta podstawowa odmiana, bardzo popularna palma, też wytrzymująca do minus 12. I to jest jedyna palma naturalnie rosnąca w Europie. One zwykle bardzo fajnie kiełkują. Tam chyba Ania do mnie teraz pisała. Ania też ma nasiona karłatki, także Aniu, tu widzę, że bardzo znowu dużo. Dobry tydzień. Aniu, patrz, jak to właśnie wygląda. Nie wiem, jaką metodą będziesz je sadzić. I teraz powiedzcie mi różnicę. Czy widzicie różnicę pomiędzy palmą igłą, karłatką i cytrynaksem? Nie bardzo, prawda? Kiełkują, to wszystko wygląda tak samo. Palma kiełkuje. Palma najpierw wypuszcza korzonek i z tego korzenia liście wyrastają nie bezpośrednio z nasiona, tak jak jest w większości dwulicieni. Liść wyrośnie tu, z boku tego korzonka. Tak właśnie palmy rosną. I mówię, mają głębokie systemy korzeniowe, także jeśli macie głębsze doniczki, polecam. Nie ma co. Tu też maleństwo, to już jest tam numer 3. Ciekawe, ile dzisiaj mówię, to nigdy. Nigdy nie wiem, co znajdę. To jest jak tu skręcone, jak nie wiem, numer 4, 5, 6, dobry tydzień dla karłatki. Mówię, to warunki mam takie same, tak? Czasami otworzę po 2 tygodniach, nie mam ani jednego nasionka. Czasami już mam, teraz mówię, mam 6. O czego to zależy? Nie wiem. 7. Chyba będę karotkami handlową. Już
niebawem mam jeszcze odmianę Vulcano. Co ma to właśnie na małej, to jest bardzo taka zwarta, krępa odmiana. Ona, ta nazwa pochodzi z, właśnie od nazwy małej wyspy niedaleko Sycylii, na której ona rośnie. Ta wyspa też się nazywa Vulcano. I właśnie tam znaleźli takie bardzo zwarte, naturalnie rosnące palmy. Je wyselekcjonowali i na część tej wyspy, na której je znaleźli, nazwali to właśnie Vulcano. Mam jeszcze odmianę Cerifere. Cerifere to jest ta niebieska. Jednakże na chwilę obecną nie mam ich nasion. Mam tylko małe sadzonki. Dobra, to chyba wszystko teraz. To ile dzisiaj mieliśmy tych karłatek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem karłatek. Cztery kitynaksy, jedna palma i głowa, siedem karłatek. Także to dzisiaj będę sadził. Jak sadzę w tych doniczkach, to mówię, wsadzam w zależności od wielkości, od kilku do kilkunastu nasion. Czasami jest tak, że znajdę jedno, muszę użyć nowej doniczki, to wtedy zaznaczam sobie tylko na tej doniczce, tak, zwykłym markerem, że mam tylko jedno nasiono, żebym pamiętał. To jak po dwóch tygodniach znajdę, czy tam po czterech tygodniach, zależnie więcej, po prostu dokładam, żeby nie... Bo mam ich tyle, że muszę to nad tym miejscem gospodarować. Jeśli macie kilka nasion, czy tam macie ten, to nie jest problem. Jeśli macie ich więcej, tak jak ja, miejsce w propagatorze, dołączę link, jak zrobiłem swój propagator do palm. I mówię, te małe siewki, małe sadzonki są tam. Wszystko, co już wypuszcza, widzę, że drugi listek, czy wiem, że będzie wypuszczało drugi listek, od razu poszło do szklarni. A będę je przesadzał? Jak zobaczę, jak mają trzy listki. Trzy listki ma już mój Sabal Minor. Odmiana Chiroki. Ale ja nie chcę go przesadzać. To jest palma, jeśli macie Sabale. Sabal Minor to jest palma, która nienawidzi przesadzania. Ja będę przesadzał do większych doniczek i to zrobię raz na wiosnę. Zamiast osobno je osadzać, zamiast sadzić właśnie. Tu nie było żadnej pleśni, zapachu pleśni też nie było. To jest butia jataj. Butia jataj, która, jak wiecie, bardzo fajnie mi kierunkuje, bo mam praktycznie same podwójne nasiona. Nie wiem, co dzisiaj znajdę, bo poprzednie było dwa tygodnie temu, te podwójne nasionka. Sprawdzę, tu jest dużo, bo ja je niedawno wysadziłem. A to jeszcze też są dodatkowo dużo nasiona. Stosunkowo. Bardzo twarde, jak orzeszki. To jest palma też wytrzymująca minus 10 stopni. O proszę. O, i tu widzicie, to jest, na tym wam pokażę. Jak to już pierwsze liście rośnie. Mały korzonek, a już pierwsze liście rośnie. Tutaj widzicie, to jest korzonek. To białe tetworzonek. To tutaj, to jest koleoptyl. Z tego koleoptyla wyjdzie pierwszy liść, kiedy on się przystanie na powierzchnię. Jak widzicie, ten liść nie wyrasta z nasionka. Nasionko, to jest źródło pokarmu, czyli to jest liść, a ten koleoptyl wyrasta bezpośrednio z nasionka, a nasionko jest z boku. Butia jataj. Bardzo lubię tą palmę. To jest bardzo fajna. Ja bym więcej ładnie musiał przynieść się. Bardzo fajnie rosnąca palma. Największa z butii. Piękna, taka gęsta korona. Tu mam już kilka tych butii, to też. Wsadzę u siebie jedną. Więcej miejsca nie będę mieć. A może. Bo chcę mieć też jeszcze inną butę, chcę mieć butę RSPATE, ta, która właśnie rośnie w górach, jest najbardziej mrozoodporna, tam wytrzymuje podobno do minus 13, minus 14. Poza tym myślałem, może jakieś mniejsze butie, może Paraguanensis bym wysadził u siebie, może kilka innych. O, znowu nudny film, nie? Siedzi. Gada, ględzi jakieś głupoty. Tutaj już nic więcej nie ma. Mówię, butie.
Włókien są bardzo, mam opinię, ciężkich do kiełkowania pan. I ja się z tym naprawdę zgodzę. Długo zajęło mi wykombinowanie, co zrobić, bo często, miałem dużo buty wcześniej, miałem moderatę, miałem napit, ale dzisiaj to jest osobne gatunki. I zawsze buty są problem. Zero efektów. Do czasu, jak zacząłem kombinować, tak, one rosną. Myślałem, że może potrzebują okres zimnego spoczynku, także nasiona wziąłem i to dałem do lodówki na 2 tygodnie, pochodząc z chłodnego klimatu, tak, może to potrzebują. Nie, nic nie dało. Dałem nasiona bez ziemi do lodówki, też nic nie dało. Moczyłem dłużej, moczyłem krócej, moczyłem z enzymami. Ciągle nic. Mówię, kupiłem sobie kapitatę tam gdzieś kiedyś i kombinowałem właśnie nasiona. Tak. Wszystkie kombinacje to samo. Kupiłem z innego źródła, znowu zacząłem kombinować. Znowu to wyższa, niższa temperatura. Zdawiłem na działanie promieni słonecznej, na sucho. Ciągle nic. Do czasu. Aż nie spróbowałem właśnie na macie grzewczej stymulować im naturalny rytm dobowy. Jak już wspomniałem, 12 godzin, 14 godzin podgrzewam tą matę, trochę wymieszam, bo na dole mam wszystkie nasionka, a to ziemia jest u góry, bo to się różno rozłożyło. A śmiało mówię, nasiona są tak twarde, jeśli nie macie siewek, one są tak twarde, wszystkie nasiona trzymają. Numer 4, czyli jedziemy. 4 tytynek Sampestris. 1 palma i głowa. 7 karłatek i 1 butia. Ja tutaj mam 2 woreczki i 1 kubek. Jeśli będzie w obydwu, muszę donieść znowu na środek przerwę. Użyję tego samego. Co tu mam? Trachekarpus na Enital. Długo debatowali, czy to jest ta sama odmiana co takil, czy to jest inna. Rosną obydwaj u podnóża Himalajów. Z tym, że Nainital rośnie w mieście Nainital. Takil rośnie w górach już. I na chwilę obecną, bo widzę, że już mam kilka Nainitali znowu. Trend jest taki, że Nainital i Takil to są dwie osobne odmiany. Wodę też będę musiał. A, tej użyję. To są dwie osobne odmiany. Ma ona większe liście niż zwykły trochę. To jest odmiana Fortunego Nainital. Ma ona większe liście, uważa się, że jest długie nasionko, bardziej mrozoodporna niż zwykły Trachycarpus fortunei, jako że rośnie bardziej na północ, właśnie mówię, w mieście Nainital numer 3 u podnóża Himalajów. Trachycarpus ma stosunkowo małe nasionka, każdy z nich, więc 4. Muszę przez właśnie mając perlit, problem jest taki, że część tych korzonków wygląda jak perlit i przy małych nasionach, tak na przykład Trachycarpus, to łatwo przeoczyć, a nie chcę przeoczyć, mówię, bo chcę już dać, nie chcę, żeby tu w tym worku mi za długo rosły. 5 to jest dobry tydzień, jak na, bo ten stosunkowo wolny rośnie z nasion Nainital. Moim zdaniem jest bardziej dekoracyjny niż zwykły Fortunei. 6. Jest bardziej mrozoodporny, ma większe liście. No, ten 5 też się jego różni. 7. Teraz za chwilę. Próbuję mówić jedno, próbuję liczyć drugie. Jestem typowym facetem. Mogę robić jedną rzecz. Także albo się będę powtarzać, albo się wyłania przy liczeniu. Na co obstawiacie? Chyba będę się powtarzać bardziej.
Czy nie zawsze lepiej wychodziło niż gadanie. Nie wiem, czy coś jeszcze jest. Problem jest taki, że ten pet właśnie wygląda jak te małe korzonki. Przy małych palmach. Przy małych korzonkach. To jest zawsze zagadka. Czy to jest pedi, czy to jest korzonek? Pedi, czy korzonek? Proszę. 8. Teraz mi się już pomieszało. I o czym? I nie wiem, o czym mówiłem. Mówię, mogę robić. A tu już robię więcej, czy właśnie nagrywam film. To już w ogóle jest. Wie, trzy rzeczy, zaraz czy coś popieprzy. Ja aż chyba powiedzieć wszystko. Delikatnie znowu. Nainital. Sprawdź sobie na mapie u podnóża Himalajów. Ta palma rośnie. W tym właśnie. W tym indyjskim mieście. Te hakakusy pochodzą z Chin. Ale rosną też dzięki człowiekowi w innych sąsiednich państwach, na przykład Wagnerianus. Wagnerianus został udomowiony i przeniesiony. Rośnie w Japonii. Dlatego Japonia też jest wyspą. Te wiaty tam tak wieją podobnie chyba jak u mnie. Więc musi mieć te liście mają naturalnie dużo twardsze. Są bardzo sztywne, co wam może powiedzieć Darek z kanału Palma mi odbiła. Jeśli nie subskrybujecie Darka, polecam. Darek właśnie kupił dużego Wagnera. Zobaczcie sobie, jak on to transportował. Fajne połączenie. Darek transportuje z Wagnera na przyczepie, wie jak kolora, muzyka też Wagner. No. Fajna sprawa. Mówię, polecam kanał Darka. Jeśli chcecie wiedzieć, jak uprawiać palmy w Polsce, czy jak je zabezpieczać na zimę. To jest kolejne. No i tam. Poza tym, jeśli macie jakieś palmy, roślinne egzotyczne i chcecie je komuś dać, chcecie komuś wysłać. Darek zawsze bardzo chętnie wszystko przyjmuje, prawda Darek? Mu już brakuje, ale ja mam taki pomysł, może Darkowi wszyscy zaczniemy coś wysyłać. Na filmach za chwilę jak widzę, że ktoś mi coś wysyła. To jest bardzo fajna sprawa, naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę lubię oglądać jego kanał. Ale może jak ktoś macie, może też mu wyślijcie. Czemu nie? No chłopak, tyle, że on nie chce mieć dżungli, ale mówię wam, tyle już tego ma, że będzie mieć tę dżunglę. I ja się z tego nie nasiłam się, nie. Generalnie lubię tego faceta i będzie fajnie się oglądało, prawda? Jak będzie mieć tyle tego, że nie będzie wiedział, co z tym robić. Będzie musiał więcej filmów nagrywać, co też jest dobrą sprawą. Dobra, ostatnia palma. Co to jest? Trachekarpus nagi. A! Tu przed domem. Ja go będę sadził tu przed domem. Nie chcę prowadzić do wysokich palm. Trachekarpus nagi. Nie wiem, czy on to zaraz sprawdzę. Trachekarpus nagi krzyżówka. To jest krzyżówka Trachekarpusa nanusa. Trachekarpus on jest bardzo rzadkim Trachekarpusem. Rośnie w Chinach, w prowincji Yunnan. I charakteryzuje się tym, że jako jedyny trachekarpus nie wytwarza pnia. Wszystkie liście wyrastają jako taka rozeta z ziemi. A trachekarpus, mówię, Wagnerianus. Wagnerianus jest troszkę niższy niż Fortunei. Ma bardzo sztywne liście. Tam, czyli ta krzyżówka dorasta, osiąga mały pień. Czasem nawet już kwitnie, zanim ten pień się wykształci, to trachekarpus nagi. I jest bardzo odporna na wiatry, jeśli chcecie małą palmę odporną na wiatry, a nie na przykład macie już karłatki, chcecie coś innego, polecam Trachekarpus nagi. Naprawdę to jest palma warta polecenia, bardzo ciekawa, ma też sztywne liście, nie osiąga dużych rozmiarów, łatwo ją chronić przez zimę, jeśli mieszkacie w chłodnym klimacie. To jest taki plus, jeśli macie dużą palmę. A przez to, jak to chronić, trzeba budować i tak dalej. Jeśli macie małe palmy, dużo łatwiej postawić sobie domek.
A ta Hecatompus nagi jest mówię, bardzo odporny na... O proszę, i już nie ma kubeczka. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że mam nasiona z wszystkich palm. Zawsze miałem 6 kubeczków na tych 7 woreczków. Było ok, teraz muszę. Dobra, przerywam na chwilę, zaraz wracam. Tylko znajdę kubek. Kubku wieżny znalazłem, bo dzieciaki się nie bawiły, chyba są w myciu, więc... Oh, wody nie wziąłem. Typowy facet. Dobra, użyjemy tej. Przygotowana, odstana. Czysta. Nagi do szklanki. Będziemy pić nagiego, a co tam. Taka ciekawostka, ta Hecatompus nagi, jego nazwa pochodzi z krzyżówki dwóch słów. Nanus i Wagnerianus, popularnie się mówią na niego łagi. W angielsku Wagnerianus, Wagnerianus. Więc popularnie się mówi łagi. Nanus, łagi. Powstał nagi. Nie dlatego, że jest naga palma, nic z tych rzeczy nie. Teraz... O, tutaj taki ładny korzonek. A może dziś tam je wysadzone, część już jest w szklarni tego nagiego. To już są resztki, co zostało. Ciągle trzymam, bo tu widzicie, ciągle tam jeszcze powolutku mi kiełkuje. Chyba to będzie wszystko. To jest, mówię, no, nudna część, tak, bo patrzę na to, nawet nie patrzę w kamerę, przepraszam, ale jak patrzę w kamerę, nie mogę szukać, co tu mam, grzebać poluchami. A, wiecznie brudne palce, wiecznie brudne. Ogrodnik, tak, bo nie poznacie. Albo brudne, albo ogrodnik. A, to chyba wszystko. Delikatnie znowu do woreczka. To chyba będzie mój najdłuższy film. Nie będę dołączać żadnych tam wstawek, filmów, tak dalej, zdjęć. Bo jeśli dotrwaliście do tego momentu, to już pewnie. Nie jest to jakaś porywcza akcja czy coś, ale jeśli macie te palmy, czy jeśli chcecie uprawiać właśnie metodą wodeczkową, to ja proponuję, mówię, stosujcie się od razu, bo to ja to wszystko testowałem metodą prób i błędów. To tam ludzie mają, wiadomo, każdy ma swoje własne pomysły, dobrze je wdrażać. Ja mówię, ja testowałem na różne sposoby. Nie muszę wszystko kupować po mnie, ale dostosujcie je do siebie, tylko że generalna zasada właśnie jest taka, żeby było bardzo sterylne podłoże. Czyli włókno kokosowe, ja mam IPD w stosunku 2,5 do 1, zanim dam do woreczka, wstawiam to albo do piekarnika, albo do mikrofalówki, to piekarnik na dłużej, na 150 stopni do mikrofalówki, aż będzie gorąco zacznie parować. Wtedy wiem, jeśli mam je na macie grzewczej, jeśli ta mata grzewcza powoduje przesychanie leteczki, są całkiem szczelne, mam przygotowaną wodę, którą właśnie troszkę spyskuję, nie róbcie za mokrej ziemi. Tyweczków. Nie róbcie, bo wszystko pognije, nie będzie to fajnie doszło, będzie straszny zapach od razu i ten, jeśli macie jakiekolwiek pytania, mówię, odnośnie metody woreczkowej, piszcie śmiało, subskrybujcie, dzwońcie, nie wiem, nagrywajcie filmy, fajnie się Was ogląda. I tak, powoli będę żegnać, Wam powiem co, także miałem dzisiaj, sześć woreczków. Wszystkie 6 mi wykiełkowało, to się rzadko zdarza. Nie przygotowałem się ze szklankami, z kubeczkami na to, bo, ale no, nie narzekam. I to jest tak, Cytinax campestris. 4 nasionka. Palma i głowa. 1. Karłatka. 7. Już zapominam powoli. Butia jataj. 1. Tu pamiętam, ile było. 8. To Hecatompus Fortunei, odmiana Nainital. I to Hecatompus Nagi. To Hecatompus Nagi, 2 nasionka. I to tak mówię. Jeśli dotrwacie do tego momentu, dziękuję bardzo. Ja Was pozdrawiam. Macie pytania? Mówię.
śmiało piszcie, albo macie uwagi do tego, co robię źle, albo co mógłbym zrobić lepiej, też dajcie mi znać. Ja nie jestem wszystko wiedzący, a ciągle się uczymy od siebie, więc mówię, jak macie lepszy pomysł, jak to zrobić, dajcie mi. Kawa mi wystygła. A w ustach zaschło. Ciągle to głos wydaje. Trzymajcie się ciepło, uprawiajcie palmy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pa pa. Kubku wieżny znalazłem, bo dzieciaki się nie bawiły, chyba są w myciu, więc... wody nie wziąłem. Typowy facet. Dobra, użyjemy tej. Przygotowana, odstana. Czysta. Nagi do szklanki. Będziemy pić Nagiego, a co tam. Taka ciekawostka, ta Hekatus Nagi, jego nazwa pochodzi z krzyżówki dwóch słów. Nanus i Wagnerianus, popularnie się mówią na niego Łagi. W angielsku Wagnerianus, więc popularnie się mówi Łagi. Nanus, Łagi, powstał Nagi. Nie dlatego, że jest naga palma, nic z tych rzeczy nie. To jest... O, tutaj taki ładny korzonek. No. A może gdzieś tam je wysadzone, część już jest w szklarni tego Nagiego. To już są resztki, co zostało. Ciągle trzymam, bo tu widzicie, ciągle tam jeszcze powolutku mi kiełkuje. I chyba to będzie wszystko. To jest, mówię, no, nudna część, tak, bo patrzę na to, nawet nie patrzę w kamerę, przepraszam, ale jak patrzę w kamerę, nie mogę szukać, co tu mam, grzebać poluchami. Wiecznie brudne palce, wiecznie brudne. Ogrodnik, tak, po tym poznacie. Albo brudne, albo ogrodnik. A, to chyba wszystko. Delikatnie znowu do woreczka. Zaraz sobie podsumuję. To chyba będzie mój najdłuższy film. Nie będę dołączać żadnych tam wstawek, filmów, tak dalej, zdjęć. Bo jeśli dotrwaliście do tego momentu, to już pewnie. Nie jest to jakaś porywcza akcja czy coś, ale jeśli macie te palmy, czy jeśli chcecie uprawiać właśnie metodą wodeczkową, to ja proponuję, mówię, stosujcie się do tych rad, bo to ja to wszystko testowałem metodą prób i błędów. To tam ludzie mają, wiadomo, każdy ma swoje własne pomysły, dobrze je wdrażać. Ja mówię, ja testowałem na różne sposoby. Nie muszę wszystko powołać po mnie, ale dostosujcie je do siebie, tylko że generalna zasada właśnie jest taka, żeby było bardzo sterylne podłoże, czyli włókno kokosowe, ja mam i pedli w stosunku 2,5 do 1, zanim dam do woreczka, wstawiam to albo do piekarnika, albo do mikrofalówki, do piekarnika na dłużej, na 150 stopni do mikrofalówki, aż będzie gorąco zacznie parować. Wtedy wiem, jeśli mam je na macie grzewczej, jeśli ta mata grzewcza powoduje przesychanie rzeczy, są całkiem szczelne, mam przygotowaną wodę, którą właśnie troszkę spyskuję. Nie róbcie za mokrej ziemi do tych woreczków. Nie róbcie, bo wszystko nam pognije, nie będzie to fajnie rosło, będzie straszny zapach od razu. I ten, jeśli macie jakiekolwiek pytanie, mówię odnośnie metody woreczkowej, piszcie śmiało, subskrybujcie, dzwońcie, nie wiem, nagrywajcie filmy, fajnie się Was ogląda. I tak, powoli będę żegnać, Wam powiem co. Także miałem dzisiaj 6 woreczków. Wszystkie 6 mi wykiełkowało, to się rzadko zdarza. Nie przygotowałem się ze szklankami, z kubeczkami na to, bo, ale no, nie narzekam. I to jest tak, Citrinax campestris. 4 nasionka. Palma i głowa. Jedno. Karłatka. 7. Już zapominam powoli. But jajataj. 1. Tu pamiętam, ile było. 8. To Hekatus Fortunei, odmiana Nainital. I to Hekatus Nagi.
Tak, jak pustynki, dwa nasionka. I to tak mówię. Jeśli dotrwacie do tego momentu, dziękuję bardzo. Ja Was pozdrawiam. Macie pytania? Mówię. Śmiało, piszcie, albo macie uwagi do tego, co robię źle, albo co mógłbym zrobić lepiej. Też dajcie mi znać. Ja nie jestem wszystko wiedzący, a ciągle się uczymy od siebie, więc mówię. Macie lepszy moment, jak to zrobić? Dajcie mi. Kawa mi wystygła. A w ustach zaschło. Ciągle to głos wydaje. Trzymajcie się ciepło, uprawiajcie palmy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.